Świetna zagrywka, ale dobrze przyjęta przez Fedusio. Jovana Brakociewicz, dobre, mocne, wysokie uderzenie, tu konie blokujących. 14-11 dla rywalek. Jest wysoka piłka, Brakociewicz, blokaut. W spotkaniu, czy w finałowym spotkaniu, gdzie tutaj była naprawdę taką... Druga linia uruchomiona jest w obronie. Justyna siatkarka w tym sezonie, czyli Łysiak. A no właśnie, o Justynie Łysiak warto też... Fabiola, wyższa piłka, niesamowite. No, jakby się nie dotknie, to w punkt zamienia. Może nieczysto trafić, ale i tak. Przez podwójny blok. Może się zdarzyć. Durul. Druga linia. Trochę zawahania, troszkę... Właśnie, tym bardziej, że uciekły tutaj z tej trudnej sytuacji siatkarki Chemika. To nie była najlepsza piłka rozegrana na tą szóstą strefę. Fabiola, dobra wystawa na skrzydło. 20. Na 100% wykorzystywana. No i teraz też... Już trochę lepiej, ale i tak jest nieźle. Do liderki. Jovana Brakociewicz w drugim secie. I ostateczne zwycięstwo Łodzianek. A z kolei też pamiętają, bo mecz finałowy wykonał. Po ciasnym skosie. Ubrała się Jovana, niezadowolona. Ciasne skosy Jovany, gdzieś przed trzecim metrem ląduje piłka. To bardzo trudne do podbicia. Marlena Kowalewska. Mają kolejną okazję. Łodzianki na punkt. Melis Durul. Ta piłka podbita dokładnie. Trafiła Jovana bez... Bardzo ładnie tutaj, nisko na nogach do tego rozegra. Melina Polak do Fedusio, jest kolejna szansa Chemika. Kowalewska. Blok, aut odprowadził. To ważne, żeby jeszcze biec i podbijać piłkę. Nie ma przyjęcia Moniki Fedusio. Szansa na remis, ale nie wykorzystuje tej szansy Agnieszka Korneluk. Jest atak z drugiej linii. No i mamy 2-2. Po jednej stronie Justyna Łysiak, po drugiej stronie Marlena Kowalewska. Jovana Brakociewicz. Niesamowicie trudno jest podbić te uderzenia w piłek Jovany Brakociewicz podczas tego spotkania sobotniego przeciwko Grotowi. Jeszcze sięga tę piłkę Lisiak. Kolejny wyblok. Melis Durul oczywiście, ale tutaj zabrakło dobrego tempa. Kowalewska. Ósmy punkt dla Polic. Sprawiedliwić to przebicie palcami na drugą stronę, no w takim spotkaniu ze zdobywczyniami Pucharu Polski. Jednak to jest dzisiaj zespół do przejścia, zespół do ogrania. Jovana Brakociewicz z drugiej linii. Jeszcze widzimy Ewelinę Polak, która nam zbiera koleżanki, przypomina, że to tylko, ale także aż 2 punkty potrzebne są.